Tych kontaktów jest trochę i mając taki pęk wizytówek, zawsze jest ktoś, kogo można polecić moim klientom. Grupa B&I Viking właśnie ruszyła. Mieliśmy piękne otwarcie, goście dopisali. Im będzie więcej osób, tym spotkanie będzie miało inną energię. I okazało się to prawdą, co jest w sumie logiczne, ale dopiero będąc tu i dopiero rozmawiając z tymi ludźmi, dopiero podchodząc do coraz nowych twarzy, okazało się, czemu tak jest i chciałbym, żeby każde spotkanie takie było. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego roku uda nam się stworzyć, jeśli nie najliczniejszą, to na pewno najprężniej działającą grupę w Krakowie. Z racji rozwijania silnego power teamu budowlanego nawiązaliśmy kilka kontaktów z firmami, które zajmują się nowymi technologiami w budownictwie. Spotkałem copywritera, spotkałem agencję marketingową. Są to firmy, których szukałem. Dzisiaj mieliśmy uroczyste otwarcie naszej grupy, tak zwany kick-off. Przybyło bardzo wielu gości i naszym ambitnym celem jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku w Polsce w przeciągu, przypuszczam, pół roku. Impreza świetnie przygotowana, dużo gości, dużo nowych kontaktów, dużo pewnie nowych biznesów w przyszłości. Spotkanie oceniam bardzo dobrze, dużo nowych ludzi, nowych znajomości i już konkretnych rozwiązań, czy to biznesowych, czy nawet budowlanych. Networking ma to do siebie, że nigdy nie wiadomo, który kontakt okaże się najbardziej przydatny.